Dzień dobry Państwu. Witam po długiej przerwie na kolejnym programie pod naszą krzywowiszącą gęsiarką, która właściwie jest symbolem tego wszystkiego, co chcę powiedzieć dzisiaj i co powie mój gość. Zaraz dojdziemy do gościa, gość się sam przedstawi, najpierw coś Państwu pokażę. To jest, proszę Państwa, mapa z Google. To jest, proszę Państwa, tu. Jak weźmiemy tą mapę z Google, mniej więcej rzeczywistość narysowana według map geodezyjnych z 1939 roku, bo to jest miejscowość Chrzanów, wszystko jest tam stare i z początku lat 70., tak jak zakładano księgi wieczyste. Jeśli nałożymy na to mapę zrobioną przez biegłego, o, widzicie Państwo pewne różnice. I to nawet duże różnice. Nie będę Państwa tutaj zanudzał nazwami, numerami, różnego rodzaju aktami. Jak Państwo widzą, sprawa, o której chcę powiedzieć, toczy się lat 18 i tu jest tylko część dokumentów. Jest to sprawa arcyciekawa. Ale okazuje się, że jedna z działek raz jest przed budynkiem, raz jest za budynkiem, że tej działki, która, że ta działka pojawiła się nagle, nie było jej. No i tak to, proszę Państwa, właśnie wygląda. Teraz mój gość. Pan się przedstawi. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko się tak Sławomir. Ja przyjechałem, tak jak już Pan tutaj wyjaśnił, z miejscowości Chrzanów. Mieszkam obok Chrzanowa w pobliskiej wsi. Cóż mogę powiedzieć? Pojawiłem się tutaj dlatego, ponieważ nie mam już siły. Wraz z całą rodziną jestem zmęczony już walką o sprawiedliwość. Jestem zmęczony tym, że wymiar sprawiedliwości w żaden sposób nie potrafi mi pomóc lub też nie chce świadomie mi pomóc. Posiadam szereg dokumentów na to, że podczas uwłaszczeń zostały sfałszowane akty własności ziemi na fikcyjne grunty. Te grunty nigdy nie miały racji bytu, zostały sprefabrykowane do tego, żeby ktoś osiągnął korzyść majątkową. Tu mamy następne dwa dokumenty. To jest, proszę Państwa, akt własności ziemi, zwany AWZ-em. O, proszę bardzo. Tu, jak Państwo zobaczycie, ktoś, kto tworzył ten akt, napisał tutaj, tu jest wszystko pięknie na maszynie, ale tutaj jest dopisane i, a potem odręcznie. I tu jest ten sam akt własności ziemi, już ten sam, gdzie to już zostało przepisane na maszynie. Problem polega na tym, że oba te akty o tym samym numerze i co takie same, z takimi samymi, z innymi klauzulami oczywiście, one oba są autentyczne. Dotyczą tego samego. Któryś z tych aktów musi być oczywiście fałszywy, prawda? Ale nie. Okazuje się, że oba są autentyczne. Oba są autentyczne według sądu. Pomimo tego, że jeden posiada odręcznie dopisaną działkę, pomimo tego, że drugi posiada dopisaną działkę maszynowo inną czcionką, prokuratura, sąd, policja spycha się nas na margines. Po prostu mówi się, że nic ciekawego nie wnosimy do sprawy, że prowadzimy polemikę z wymiarem sprawiedliwości, pomimo tego, że w tej sprawie zapadł wyrok przeciwko naszemu sąsiadowi, z którymi toczymy spory, o to, że w dniu w roku 98-90, na przełomie roku 98-99 podczas składania tego sfałszowanego AWZ-u z fikcyjną działką, bo trzeba podkreślić, że działka 655 w przestrzeni nigdy nie istniała, uzyskał wpis w księdze wieczystej, czyli nabył prawo własności. Mówiąc prosto, pan był właścicielem jakiejś tam ziemi, która nagle się okazała, że po prostu ktoś to panu zabrał. Tak, zostałem okradziony z gruntu, po prostu zostałem... To bezpośrednio w księgach wieczystych zmienił. Dokładnie. Kto dokonał tego? Kto miał w tym interes, kto miał jaki cel i kto, jeżeli może powiedzieć, przypuszczał, osiągnął jakiś interes? Okazuje się, że interes osiągnął sąsiad, tak? Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie znajomości w wymiarze sprawiedliwości. Zaraz do tego dojdziemy, bo ja tutaj mam, proszę Państwa, postanowienie sądu. No, postanowienie sądu to jest. I tu jest bardzo ciekawe w tym postanowieniu sądu, które jest w rezultacie wyrokiem. Jest stwierdzone, że w bliżej nieustalonym dniu, na przełomie 70-77 roku, w nieustalonym miejscu nastąpiło przerobienie aktu własności ziemi wydanego przez naczelnika miasta i gminy w Chrzanowie w dniu 14 września 76 roku.
To jest o czyn z artykułu 271, paragraf 1 KK, z uwagi na to, iż nastąpiło przedawnienie karalności czyn. Ponadto, że w dniu, szanowie, posłużono, że w 98 roku posłużono się we wniosku o wpis do księgi wieczystej uprzednio przerobionym przez nieustaloną osobę wyżej wymienionym akcie własności ziemi. A więc sąd, proszę Państwa, stwierdza przestępstwo. Dokładnie. Stwierdza przestępstwo i konkluzja zresztą tego postanowienia jest bardzo ciekawa. Stwierdzenie jednak, że to przestępstwo nie może być ukarane, gdyż nastąpiło przedawnienie. I dalej. Jak słusznie podnosi prokurator okręgowy, zarzuty zażalenia stanowią nowe zgłoszenie, które miało być zainicjowane jako nowa sprawa karna dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa. Oznacza to, że sąd stwierdził przestępstwo. I ale cóż. Naście lat dalej dokument, który jest sfałszowany razem z fikcyjną działką, istnieje w obiegu. I działa dalej. Działa dalej, a sąsiad w tym momencie czerpie korzyści w postaci tego, że jest właścicielem nielegalnego gruntu, nielegalnie posiadanego gruntu. No właśnie. My w trakcie tej sprawy zakładamy, w trakcie trwania całego tego okresu czasu, zakładamy sprawę o uzgodnienie księgi wieczystej, gdzie zostaje do tej sprawy powołany pan biegły sądowy. Zaraz do biegłego dojdziemy, bo tu jeszcze dalej w pewnym postanowieniu jest, że sąd również stwierdza, że nie istnieje dokument, nie istnieją dokumenty stwierdzające okoliczność właśnie sfałszowania, czy okoliczność wprowadzenia w ogóle tej działki w życie jako nowej, w szczególności wykaz zmian gruntowych, nie ma informacji, jaka jest geneza powstania tej działki. To jest arcyciekawe w ogóle. Nie wiadomo, kto i kiedy dokonał podziału parceli na parcele. Ja tu też nie chcę pomówić numeru, żebyście Państwo się nie pogubili w tym wszystkim. Z tego wszystkiego wynika, że ktoś wszedł w księgi wieczyste, w dokumenty, no i dla swoich własnych korzyści, tak jak mu się to podobało, wziął, narysował. Panie Piotrze, no bardzo prosto mi to wyjaśnić. Ja tutaj przytoczę tylko imię i nazwisko tej pani, która miała dostęp i ma do chwili obecnej dostęp do zarówno ksiąg wieczystych przedtem, ponieważ pracowała w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Jest to synowa kuzynki tej osoby, z którą toczę spory. Składałem zawiadomienie na nią o tym, że złożyła zawiadomienie do jednego z złożyła oświadczenie fałszywe do jednego z postępowań, polegające na tym, że w postępowaniu sądowym sędzina w trakcie trwania rozprawy potrafiła przerwać rozprawę sądową, zarządzić przerwę, udała się osobiście do pracownika szeregowego, bo uważam, że pracownik, kierownik Wydziału Cywilnego to jest pracownik, który powinien się stawić na wezwanie sądu. Złożyła oświadczenie razem z sygnaturą akt tego postępowania, że nie jest ani ciocią, ani wujkiem dla nikogo ze stron, natomiast co innego mówią protokoły przesłuchania strony mojej przeciwnej, czyli sąsiada, z którym toczę spory, ponieważ on zawarł w jednym z przesłuchań pod odpowiedzialnością karną takie stwierdzenie. Pan Piotr tutaj może odczyta. Tutaj jest po prostu w jednym piśmie stwierdzone, że ta pani nie jest niczyją krewną i jednocześnie dwa zdania dalej, że jest synową mojej kuzynki, tak mówi, więc ja nie rozumiem, więc albo nie jest krewną, albo jest synową mojej kuzynki. Proszę też zaznaczyć, że w tymże protokole jednoznacznie zostało zeznane, że pracowała wówczas w Wydziale Ksiąg Wieczystych. No właśnie, ten protokół jednoznacznie stwierdza, że przyznaje się, że synowa kuzynki pracuje w Wydziale Ksiąg Wieczystych, czyli ma dostęp do dokumentacji. Ale nie jest krewną, bo sąd stwierdza, że nie jest krewną, że jest, znaczy nie tyle krewną, co powinowatą, że nie ma żadnych stopnia powinowactwa i jednocześnie pisze, że jest synową mojej kuzynki, więc ja tutaj się czepiam słówek trochę, bo tych słówek jest tutaj więcej, zresztą zobaczycie Państwo, bo opinia biegłego też jest genialna. I jeśli chodzi jak o to, panie Piotrze, już nieraz żeśmy doświadczyli w historii sądownictwa, bo do sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość, więc to trzeba tutaj zaznaczyć i ja w tym momencie doświadczyłem tego na własnej skórze. No tak, ale wszystkich obowiązuje jakaś logika. No tak, panie Piotrze, ale tutaj w tym momencie trzeba tą logikę znaleźć u osób, które powinny się stosować do przepisów obowiązujących na terenie Polski, a one stosują się do układów towarzysko-sądowo-policyjno-prokuratorskich, a zarówno i urzędniczych. Dobrze. No, następna perełka to jest, proszę Państwa, wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. O. I w tym wyroku... Prawomocny, potrzeba podkreślić, że już prawomocny. I w tym wyroku jest takie zdanie. Dokonując oceny opinii biegłego, sąd uznał, że została ona sporządzona w sposób rzetelny, zgodnie z tezą dowodową i precyzyjnie odpowiada na postawione pytania. Wnioski opinii są kategoryczne, wystuta w postawie zalegającej w
zasobie geodezyjnym dokumentacji. Dokumentacji, której notabene nie ma, którą pokazywałem, że... Pan biegły uznał stwierdzenia, że nie ma dokumentacji na to potwierdzające, że działka 655 przeszczy istniała kiedykolwiek. No właśnie. Pan biegły stwierdził, że nie ma takiej działki, ale... Ale są, ale inaczej. Opiniał, że jest. Ale powiedział również chyba, że jest, bo dalej. Biegły, bo dalej. Dwa zdania dalej jest coś takiego. Biegły usunął uchybienie i błędy zawarte w pierwotnej złożonej opinii, przy czym zauważyć trzeba, że błędy te nie miały znaczenia do ostatecznych wniosków opinii. Więc mam pytanie. Czy opinia była rzetelna? Bo skoro sąd stwierdza dwa zdania wyżej, że opinia biegłego była rzetelna, bo to potem by stwierdzić, że były błędy i opinie. Dobrze, więc skąd się wzięły uchybienia? Czy sąd jest też biegły w tej sprawie? To może ja powiem, panie Patrze. Uchybienia się biorą stąd, ponieważ trzeba stworzyć historię dla istnienia nieistniejącej działki, tak? Więc jeżeli ja znajduję zarzuty w pierwszej opinii, więc trzeba ją uzupełnić i poprawić to, co się zepsuło w tej pierwszej, która też była sfałszowana. No. Sąd również stwierdza, że niedopuszczalne natomiast było założenie księgi wieczystej dla tej działki, zgodnie bowiem z przedłożonym sądowi wieczystoksięgowemu wykazem zmian gruntowych. Działka ta pozostała z nieruchomości, dla której już była prowadzona księga wieczysta, więc nie można było dla niej zakładać drugiej księgi wieczystej. Będę to wyjaśnił może. Ta księga wieczysta dla tej nieruchomości była prowadzona na moją rzecz od 1974 roku. Rodzice ją legalnie nabywali każdorazowo aktami notarialnymi. Natomiast założona księga w 1999 roku dla sąsiada, która naruszała moją księgę wieczystą, czyli po 25 latach, odpisała mi tą powierzchnię i odpisała działkę z mojej księgi wieczystej, co jest w księgach wieczystej. No więc sąd stwierdził, że nieprawnie założono księgę wieczystą. Dokładnie. Po to, by na samym końcu stwierdzić, że wszystkie zarzuty dotyczące zaś przebiegu granicy i sformułowania apelacji powoda Sławomira Sitka, czyli pana, jako niewykazane i spóźnione, nie mogły prowadzić do zmiany orzeczenia sądu pierwszej instancji. Czyli sąd przyznaje, popełniono przestępstwo, panie Piotrze, mało tego. Ale nie popełniono. I dalej. Z wyżej wskazanej przyczyn sąd uznał za nieuzasadnione zarówno zarzuty dotyczące prawa procesowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli sąd, mówiąc prosto, sąd przyznał, że ukradziono panu rower, ale nie ma pan racji, że panu go ukradziono. Mogę to powiedzieć tak. Czyli widzę złodzieja w swoim samochodzie, ale sąd przyklepuje go to, że może jeździć moim samochodem, ponieważ on był w stanie posiadania, jest w stanie posiadania i może go po prostu użytkować jak chce na swój sposób. Tym bardziej, że już istnieje wyrok Sądu Rejonowego w Szanodzie, Wydział Pierwszy Cywilny, gdzie sędzia Sądu Rejonowego... Pan Jakub Krawiec, bardzo rzeczowy sędzia. Podejrzewam, że jest to sędzia, który stosując ślepo przepisy, które obowiązują w prawie polskim, prawdopodobnie by był w stanie skazać własną matkę, jeżeli by tylko była ku temu sposobność, bo stosuje prawo polskie, tak? Czyli opiera wszystko na dowodach, na dowodach rzeczowych, prawdziwych. Który po prostu mówi wprost, ten wyrok mówi wprost, że ta księga wieczysta jest sfałszowana i należy wrócić do tej księgi. Oczywiście. Pan. Po prostu. Ja do poprzedniej pani prezes składałem niejednokrotnie pismo, tata, nieżyjący świętej pamięci, także był osobiście u pani prezes i starał się o to, że jeżeli księga wieczysta założona jest na podstawie AWZ-u, który został sfałszowany i co już zostało potwierdzone w postanowieniach, winna zostać jako wadliwa i obciążona wadą prawną, powinna zostać zamknięta. I postępowanie dotyczące tej księgi wieczystej powinno się przetoczyć na nowo. Czyli fikcyjna działka wraca z powrotem powierzchnia jej do naszej księgi wieczystej, a przeciwna strona, czyli pozwany pan Piotr Nowak, obecnie jego spadkobiercy w osobach trzech, powinni założyć tą księgę wieczystą na nowo. Dobrze. Ponieważ tutaj państwo już prawdopodobnie pogubili się w tych wszystkich prawniczych rzeczach, to wróćmy do, po co to wszystko mówimy. O co? Właśnie. Chodzi o to, się obywatele. No właśnie. Chodzi o to, że okazuje się, że w Polsce, jeśli ma się odpowiednie układy i znajomości... Towarzystwo personalne, w sądzie, w prokuraturze... Zaraz pan powie, to można wejść w dokumenty oficjalne, stworzyć... Prefabrykować je. Fikcyjne rzeczy, fikcyjne działki, fikcyjne nieruchomości, ruchomości, na wszystko. Ale również i dowód osobisty. Gdzie też można wejść państwa dowód osobisty w PESEL-a, jeżeli ma się odpowiednią układy ilości. I stworzyć na przykład u was w rekordach dość ciekawe historie. Dokładnie. Warunek jest jeden. Trzeba mieć układy. Trzeba, a ja mam potwierdzenie na to układy. Dobrze, pan powie, o co chodzi. O to chodzi, że jeżeli ja udawałem się do Krakowa razem z chorym tatą, który posiadał nowotwór i przełożył własne zdrowie nad sprawę o to, żeby wyjaśnić
tą sprawę nieruchomości, żebym ja nie miał nigdy problemów już w przyszłości. Dojeżdżając na miejsce do Krakowa, do Sądu Okręgowego, okazywało się, że my tylko stawialiśmy się na tą sprawę, czyli przeciwna strona już wiedziała, że sprawa się nie odbędzie. Czyli została poinformowana. Dlaczego nie zostaliśmy poinformowani my? Dlaczego nie stawiał się tam radca prawny? Nie stawił się ich pełnomocnik. Nie stawiła się żadna ze stron. A do jakich układów pan doszedł? Doszedł pan do... Jak te układy przebiegają? Jak to wygląda? Jak to przebiegają? No bardzo prosto. No rzeczywiście jest synową kuzynki. Pani, która wcześniej pracowała, nazywa się Zofia Ortyn. Tutaj wymienię ją dlatego z imienia i nazwiska, ponieważ założyłem przeciwko niej sprawę o to, że złożyła fałszywe oświadczenie, która sprawa została umorzona bez jakiejkolwiek czynności wykonanej przez policjantkę. Niejednokrotnie ją wymieniałem i ta pani, mając dostęp, pracując wcześniej w księgach wieczystych tego sądu, w którym ja mam założoną księgę wieczystą, najprawdopodobniej na podstawie sprefabrykowanej, sfałszowanej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przez obecnego jeszcze pracownika Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, odkłada fikcyjną mapę razem z wytyczoną fikcyjną działką, następnie w postanowieniu, które zapadło odnośnie założenia księgi wieczystej, nie jest wymieniona działka 655/3, która jest fikcyjna. Natomiast w zawiadomieniu sporządzonym przez nią samą ta działka jest wymieniona, jest wpisana i jest napisane, że została odłączona z naszej księgi wieczystej na podstawie dokumentów geodezyjno-kartograficznych czy dokumentacji geodezyjnej. Tu jest jeszcze jeden akt własności ziemi, gdzie jak Państwo zobaczą, są poprawione różne rzeczy. To też jest podobno dokument urzędowy. Poprawione różne rzeczy, więc metraże... Metraże, są różne zapisywania, inne rzeczy. To się na tym dodajmy, Panie Piotrze, że ten akt własności ziemi winien być tylko w jednym egzemplarzu, ponieważ on służył do założenia bezpłatnie księgi wieczystej na przełomie lat 70. 80. i miał być złożony w sądzie rejonowym w Chrzanowie w Wydziale Księg Wieczystych. No więc, a jest tych aktów parę. Znaczy ten sam egzemplarz. One widnieją, mają, oczywiście trzeba tutaj wyjaśnić, Panie Piotrze, że one wszystkie mają ten sam numer, są wydane w tym samym dniu, a posiadają treść zmienianą poprzez to, że albo jest dopisane maszyną inną czcionką, albo ręcznie, albo w ogóle nie, nie ma żadnej. A tutaj mamy jakiś kwestionariusz. Kwestionariusz zawłaszczeń, który był podstawą do sporządzenia aktu własności ziemi i on wygląda tak, jest brany jako prawdziwy dokument, gdzie są naniesione poprawki. Mało tego, dlaczego się tak stało, Panie Piotrze? No, to też trzeba wyjaśnić. Spokojnie. Mamy już panią, która pracuje sobie w urzędzie i ma dostęp do tego wszystkiego, więc może wszystko tam podpisać, prawda? Mało tego, może, bo to dlaczego tutaj się znalazłem? Żeby przestrzec też innych, że takich pań w całej Polsce może być mnóstwo. Może być mnóstwo, która chcąc osiągnąć korzyść majątkową dla swoich znajomych, swojej rodziny, czegoś, może to namieszać nam naprawdę w naszych nieruchomościach, więc bój się Polaku i sprawdzaj regularnie księgi wieczyste. A ja tutaj wrócę do, wbrew pozorom, to jest bardzo podobne do afery prywatyzacyjnej w Warszawie. Dokładnie, Panie Piotrze. Ponieważ tam też była praca na dokumentach, tylko tutaj chodzi o małą działkę, a w Warszawie chodziło o milionowej wartości kamienice. Tu chodzi o zwykłych, normalnych ludzi, których się po prostu dojeżdża za pomocą urzędu. Jestem na skraju wyczerpania emocjonalnego. Zaraz do tego dojdziemy, spokojnie. Spokojnie, bo teraz jeszcze jedno. Więc mamy taką panią. Mamy też ojca, jego ojca, mojego przeciwnika, który uczestniczył w uwłaszczeniach. Proszę pokazać jeszcze ten kwestionariusz, bo może tutaj wymienimy go z imienia i nazwiska. Świętej pamięci pan Nowak Stanisław, który był tutaj osobą, jak to się mówi, czynnikiem społecznym, uczestniczył w uwłaszczeniach. Więc może dajmy tutaj pytanie naszym widzom, ile ma jeszcze pustych formularzy aktu własności ziemi? Bo może się okazać, że tak naprawdę uwłaszczył się jeszcze na niejedną nieruchomość na terenie miasta i gminy Chrzanowa. No tak, no w ten sposób można zdobyć duży majątek. To jest prawda. Nic nikomu oczywiście nie zarzucamy, ale... Ale możemy podać pod wątpliwość. Jeżeli istnieją kwestionariusze tego typu imblanki... I sąd je honoruje. Proszę zauważyć, że jeżeli w chwili obecnej jest obywatel, który ma akt własności ziemi, może przeprowadzić rozprawę i tutaj jest, mając znajomości, może się okazać, że to będzie rozprawa na posiedzeniu niejawnym, czyli z naszej księgi wieczystej, czyli pana, tutaj mojej, może ktoś odpisać na rzecz tej osoby, która ma akt własności ziemi i wypisała sobie, że jest właścicielem tej działki, bo no się właściwie... Jedna z najciekawszych rzeczy, która tu jest, to jest to, że w ogóle Państwo się dowiedzieli o tej sprawie w sposób nietypowy. Z zawiadomienia, które dostali. Dowiedzieliśmy się z postanowienia, ponieważ nie toczyło się, nie sprzedawaliśmy nikomu majątku,
Nieruchomości nasze nie emigrowały, nie przenosiły się, nie zmienialiśmy adresu zamieszkania, obojętnie czego, co by mogło skutkować tym, że na nasz adres domowy przychodzi postanowienie o założeniu księgi wieczystej naszego sąsiada. No, czyli po prostu jest tak, macie Państwo mieszkanie własnościowe, gdziekolwiek, i nagle otrzymujecie postanowienie, że ktoś zakłada księgę wieczystą i nie wiecie, o co się rozchodzi. Mieszkanie i nie wiecie, o co chodzi. Okazuje się, że w sądzie odbyła się rozprawa na posiedzeniu niejawnym, bez Państwa udziału. Bez Państwa udziału, w którym Wasza księga wieczysta została przerobiona, bądź została dopisane coś tam, bądź... Odpisane zazwyczaj, bo dopisane raczej nie, raczej odpisane na rzecz osoby trzeciej. Na rzecz osoby trzeciej. Bez udziału tej osoby zainteresowanej, która ma zamknąć. I potem wszczynacie oczywiście procedurę sądową. I toczycie 20 lat bez finału. I 20 lat bez finału z taką ilością papierów. To jest jeszcze, wiesz, to jest początek, panie Piotrze, bo to nie jest wszystko, co do pana przywiozłem. No niestety nie mogłem sobie na to pozwolić, żebym pana tymi wszystkimi dokumentami, bo ja... No nie, ale też nie możemy tych wszystkich dokumentów w audycji pokazać. Jest jeszcze jedna rzecz, zanim do pana dojdzie. Pana ojciec, świętej pamięci, zawiadomił ABW. To jest teczka, która poszła do ABW. Taka sama kopia. Tak, teczki. O działalności geodetów, niezgodnej z prawem. Policjantów też, niedopełnienie obowiązków służbowych. Obowiązku służbowych, działalności sądu. I jak to wyszło? Tak wyszło, że tata umówił się, z tego co pamiętam, telefonicznie. Udał się do Krakowa, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do delegatury, jak najbardziej. W tym momencie funkcjonariusz, który tam był dyżurny, zaprosił go do pokoju, trwająca rozmowa. Taką samą teczkę, o takiej samej treści, została pozostawiona. Ja mam przerwę i ze swojej pracy pamiętam, że jeżeli przychodzą ludzie z różnymi rzeczami, no oczywiście powinien być ślad, że przyszli. Oficer dyżurny czy funkcjonariusz jakiegośkolwiek wydziału schodzi, rozmawia z człowiekiem, bierze papiery, rozmawia normalnie z człowiekiem, powinien z tego napisać raport, notatkę. Na tej zasadzie nie zawsze się daje przepustkę, czasami jest to na biurze przepustek, nie wpuszczając ludzi do środka i takich rozmów ja sam przeprowadziłem, setki po prostu. Ale co się dzieje dalej? Dobrze, i teraz co się dzieje dalej? Dzieje się tak dalej, że funkcjonariusz przejmuje tą teczkę. Nie wiem, w okresie około może tygodnia, może dwóch tygodni, może trzech tygodni do naszego domu przyjeżdża samochód. Ja to nazywam, że to przyjechali smutni panowie. Wołają tatę na rozmowę. Tata ich zaprasza do domu. Okazuje się, że nie chcą wejść. Prawdopodobnie dlatego, żeby nie było śladu po tym, że byli gdzieś, że może być coś nagrywane, może być coś zaskoczenia do ciebie. W tym momencie zapraszają go do samochodu. W samochodzie toczy się rozmowa. Przekazane zostają dokumenty. Te, które tutaj mamy, tą, taką samą teczkę, identyczną, z powrotem tacie zostaje oddana. Funkcjonariusze mówią, że nie ta opcja polityczna. Który to był rok? Nie pamiętam, który to rok. Wówczas tata się zajmował, ale tutaj po pismach mniej więcej można... 2006-2007 podejrzewam. Pisma są 2007, więc to musiało być po styczniu. Nie ta opcja polityczna, zostaje mu to oddane, no i niestety tata przychodzi do domu, jest zmartwiony, bo co? Bo miał nadzieję, tak? Czyli w organach państwa miał nadzieję w tym, że zostanie wyjaśnione. Proszę Państwa, nawet jeżeli takie doniesienie jest bzdurne i jest niepotwierdzone, ABW jest obowiązkiem, nam się zgłasza obywatel, wyjaśnić tę sprawę. Nie można później oddawać tej teczki, zapraszać do samochodu, nagrywać prawdopodobnie w tym samochodzie tego wszystkiego, bo panowie są tak wspaniali operacyjnie, że aż czytelne było, że dlatego go zaprosili do samochodu, żeby nagrać tatę i żeby swoje własne cztery litery chronić. I nie można mówić ludziom, że nie ta opcja polityczna, ponieważ ustawa o ABW nie mówi o opcjach politycznych, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest podobno agencją apolityczną. Tak słyszałem. Zarządów koło w kółko mówią. Czysto hipotetycznie, panie Piotrze, przepraszam, że panu przeszkodziłem, ale po prostu nie jestem w stanie wytrzymać tego, jak słyszę, co powinny organa państwa robić, a co rzeczywistości robią. Dobrze. Panie Romualdzie. Państwo Wymirze, przepraszam, Roma, to pan. Tak, świętej pamięci. To się wytnie. No nawet nie będziemy wycinać. Nie będziemy wycinać. Nie, będziemy na żywo przynajmniej. Ja mówię wprost, dlatego że to nie może lecieć na żywo, nie ma możliwości nadawania na żywo, a z przyjemnością to zrobił na żywo. Natomiast nawet jak to zostanie nagrane, chcę, żebyście Państwo mieli świadomość, że to jest, że my nic nie tniemy. Dlatego niech tak będzie. Proszę Państwa. Tutaj jeszcze wtrącę jedną rzecz. Z tego co wydaje mi się, i tak mniej więcej tata później dywagował sobie w domu, rozmawiając z mamą, podejrzewam, że po prostu panowie wzięli teczkę, udali się do jednego, drugiego, trzeciego urzędu, udali się do sądu, udali się do prokuratury, udali się do policji, na policję pokazali, co tata posiada, jakie materiały posiada i na powrocie po prostu po zapoznaniu z materiałami wrócili sobie spokojnie do naszej spokojnej miejscowości i co zrobili?
oddali ta cioteczkę bez daty wpływu i jakiejkolwiek interwencji. Oczywiście, więc człowieka w ogóle nie było. No, czy ja nigdy taka sprawa znaczy, oni popełnili, oni przyjmując, popełnili w ogóle generalnie przestępstwo, znaczy przestępstwo, popełnili pewne przestępstwo urzędnicze, dlatego że w momencie, kiedy ktoś przychodzi do delegatury ABW, czy do, w ogóle do ABW, powinien zostać zarejestrowany na biurze przepustek, że wchodzi, powinien być ślad, że w ogóle taka osoba była i ktoś z nią rozmawiał. Oficer oczywiście może użyć dokumentów legalizacyjnych, może być to operacyjne. W moich przypadkach zawsze tak było, w łopie czy czymś, a rozmawiałem naprawdę z potężnymi czasami figurantami i zawsze zadbano o to, żeby był zawsze ślad, że te osoby były. Chciałbym wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Natomiast zaraz, no, słucham? Bardzo prosto. To jest jeden przykład na to, że nikt się nie zajął sprawą, tak? Drugi przykład podam na to, że mniej więcej w tym samym okresie czasu zostały powiadomione media lokalne. Jeden z redaktorów, Bogumił K., który bardzo, widząc te materiały, jakie są zgromadzone, że rzeczywiście prokuratura pisze, pisał dla lokalnej gazety, Gazety Przełomu, wcześniej pisał dla Gazety Wyborczej, bardzo mu zapłonęły oczy całym materiałem, ponieważ widział, że rzeczywiście sprawa jest dosyć, powiedziałbym, medialna, czyli fajnie będzie zaistnieć na rynku lokalnym. Podejmuje wszystkie materiały, które posiada tata i mówi, że w niedługim czasie się zgłosi, żeby przeprowadzić z nim wywiad, czy też nagrać jakąś audycję, coś zrobić w tej sprawie, tak? Po około tygodniu, dwóch tygodniach okazuje się, że ten sam pan przyjeżdża do nas do domu. Tata znowu wraca z dokumentami, które zostają mu oddane i mówi, że w trakcie realizacji tego materiału i kontroli tych dokumentów i przeprowadzania rozmów z tymi osobami, które tam zostały wymienione w tych materiałach, usłyszał jedno ze zdań, które mówi, żeby się od tej sprawy odpierał. Nie będę tutaj już cytował dlaczego. Po prostu wyglądało na to, że jest za cienki, albo sprawa jest za gruba. No więc ja zupełnie tego wszystkiego nie rozumiem, bo skoro w wyroku, z 2017 roku, wyrok sądowy jest, że niedopuszczalne natomiast było założenie księgi wieczystej, a ta księga wieczysta cały czas działa, jest podstawą działań windykacyjnych, podstawą działań granicznych, podstawą katastru, wszystkiego jest podstawą wszystkiego, jest... więc sfałszowany dokument, sfałszowana księga wieczysta jest pogwałceniem, naruszeniem wszelkich praw własności. Na tym polega na tym, że to w rezultacie coś, co zostało sfałszowane, ma moc prawną. Mimo wyroku, mimo, proszę Państwa, tu jest wyraźnie napisane, niedopuszczalne w wyroku, niedopuszczalne natomiast było założenie księgi wieczystej. A więc sąd stwierdza jednocześnie, że księga wieczysta jest sfałszowana i jednocześnie dopuszcza tą księgę wieczystą do działania. Sfałszowaną księgę wieczystą. Jak najbardziej. Panie Piotrze, chciałbym tutaj zaznaczyć, że w ostatniej odwoławczej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Krakowie, która się toczyła o uzgodnienie księgi wieczystej, mój mecenas jednoznacznie stwierdził podczas nagrania, które jest dostępne i mogę panu go użyczyć każdemu, kto będzie chciał, że sąd legalizuje przestępstwo. Czyli można kogoś okraść i być w tym posiadaniu. No właśnie, no. Proszę Państwa, powiem Państwu szczerze, że trochę mi to wszystko z tą działką, która nie, no, tchnie zupełnie czym innym. Z tą działką, która raz jest przed domem, raz jest za domem. Chcę potwierdzić to. Kiedy trzeba było się wybudować, niestety mój sąsiad nie miał tak potężnego areału, żeby mógł rozpocząć budowę. Więc ktoś mu doradził, żeby sobie stworzył fikcyjną działkę. Wykreślił ją między swoim starym domem, a naszym domem. Na czas budowy ta działka istniała z tyłu. Natomiast po przekształceniach, żebyśmy my nie rościli sobie do nich praw, ta działka dzięki geodetom przeniosła się z przodu nowo wybudowanego domu. Więc właśnie, więc proszę Państwa, pamiętacie poszukiwana? A nie, dobrze, to jezioro trzeba przenieść. Tak, prawda? I właśnie przenoszona jest ta gra. A mi się kojarzy to wszystko, cała ta historia, która jest tragiczna dla Pana i zaraz jeszcze dojdziemy do jednego wątku, spokojnie. Przypomina mi, no niestety, przypomina mi Nie ma róży bez ognia, czy przypomniałem Bareję, kiedy tam jest Ryszard Filipski, gra tego tak zwanego typka, który na tej zasadzie działa i wszystko jest zgodne z prawem. I rzeczywiście sąd jednocześnie stwierdza, że coś zostało sfałszowane, czyli ukradzione. Prokuratura też stwierdza. Ale jednak nie podejmuje czynności w tej sprawie, żeby unieważnić sfałszowane dokumenty. Dopuszcza do tego i jednocześnie dopuszcza do tego, żeby sfałszowany dokument, o którym sąd stwierdził, że jest sfałszowany, działał jako prawdziwy. Jako pełnoprawny. W tym wypadku sądy i prokuratura, no co one? Panie Piotrze, może skserujmy sobie tutaj plik banknotów i żeby nam sąd zalegalizował to, tak? Czyli to oznacza, podam prosty przykład. Sąd zabezpiecza fałszywe banknoty i co?
ma je oddać temu, u kogo je znalazł? Nie, no nie no płaci. Chyba tak, bo w tym momencie nie płaci, to można zrobić. Bo sąd po prostu weźmie te fałszywe banknoty i stwierdzi, dobrze, one są fałszywe, ale nadają się to do tak pracy. Jak ten policjant, który prowadził postępowanie i zamiast przesłuchać kogoś z ksiąg wieczystych, zrobić kserokopię dokumentów, na podstawie notatki urzędowej pan Łukasz C., który już nie pracuje w policji, stwierdził jednoznacznie, że udał się w tym i w tym dniu do Wydziału Ksiąg Wieczystych i sam na podstawie oględzin tego AWZ-u stwierdził, że akt własności ziemi, ten, który jest sfałszowany i cały czas dotyczy fikcyjnej działki, jest prawdziwy i złożony w księgach wieczystych. Więc jak to jest? Teraz już sąd w kolejnym postępowaniu stwierdził, że jest nieprawdziwy. No właśnie. Ale można się utrzymać w jego posiadaniu i w posiadaniu. Dobrze, 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 dobrze. Teraz tak. Pan za to trochę zapłacił. Pracę, bo kim pan w ogóle jest? W chwili obecnej jestem emerytem. Dlaczego jestem emerytem? Pan był policjantem. Byłem policjantem. Dlaczego byłem policjantem? A mogłem być jeszcze, panie doktorze, tak samo jak i pan. Niestety nie było nam to dane, obydwojgu, ponieważ byliśmy niewygodni. Dlaczego jesteśmy niewygodni? Ponieważ mówimy o tym, co nas boli i mówimy o tym otwarcie, nie boimy się powiedzieć Kowalskiemu, że pseudo-Kowalskiemu, że jest taki albo taki. W tym momencie, kiedy tata zaczął bardzo ostro wertować tą sprawę i powiedziałbym deptać im po piętach, czyli zbierać materiały na to, że faktycznie... Pan był dzielnicowym w Krzanach. Ja byłem dzielnicowym w mieście Libiążu. Dosyć takie ciekawe miasteczko, natomiast nie mogę powiedzieć. Jak na początku, będąc dzielnicowym, bardzo odczułem to, jak to wygląda z młodzieżą, tak później, na zasadzie tego, że prowadziłem dosyć poważne rozmowy z tą młodzieżą, potrafiłem do nich przemówić, naprawdę odnotowywałem sukcesy. W tym czasie, kiedy tata zaczyna w tej sprawie dosyć mocno mieszać, deptać burmistrzowi obecnemu jeszcze, bo on kilka kadencji jest tam po piętach, urzędnikom z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykazuje ich błędy, w sądzie wykazuje błędy, pokazuje, że postępowanie nie ma racji bytu, inne rzeczy, ja odczuwam tak zwany oddech na plecach, tak? Czyli ktoś szuka na mnie materiału, żeby mnie móc zgnoić. Na zasadzie jakiej? Bardzo prosto. Dzielnicowy prowadzi materiały. Więc zaglądam się do poczty, co on tam prowadzi, czy czegoś nie przewleka, czy nie ma opieszałości w postępowaniach, coś jeszcze. No niestety, ja z doświadczenia wiedziałem, że tak może być. Prowadziłem tą dokumentację bardzo rzetelnie, w taki sposób, żeby nie dało się mnie złapać na niczym, ponieważ ona była zgodnie z prowadzona sprawą. I co się okazuje? Likwiduje się moje stanowisko, pomimo tego, że na komisariat policji, dokumenty powiatowej policji w Szanowie przychodzą pochwalne dyplomy, z okolicznych szkół, od okolicznych stanowisko po to, żeby mnie przenieść na gorsze stanowisko służbowe bez możliwości dalszego awansu. Wówczas razem z tatą podjęliśmy decyzję, że niestety synu, będzie trzeba się zwijać z tej firmy, ponieważ prawdopodobnie możesz następnym razem wylądować w kajdankach, no, bo nie dopełnienie obowiązku służbowego. Zawsze może znaleźć się świadek korony, który uzna, że albo zostanie mi coś podrzucone. Wszystko w temacie, co w tej naszej... Ja miałem ogólnodostępną szafkę, ona była otwierana. To i tak szczęście, że do tego nie doszło. No, jeszcze pan miał broń służbową, broń, może się nagle dokładnie. Coś stać. Różne wszystko rzeczy. Może się stać. Ja, proszę państwa, ze służb znam wiele przypadków tego typu rzeczy. Łącznie z tym, że z pewnego człowieka chciano załatwić w ten sposób, że zabrano mu dokumenty z szafy, ponieważ okazuje się, że dostęp do szaf też jest. Są klucze zapasowe. Są klucze zapasowe i komendant i różni, czy szef jednostki ma dostęp do tej po zmroku może zrobić co i chce. I może zrobić co chce i nie było protokołu nawet. I w ten sposób też liczy to do ludzi. Także ja pana dokładnie rozumiem. I odszedł pan na emeryturę, prawda? Odszedłem na emeryturę, odchorowałem to jak najbardziej. I tu powiem, że pan nie pracował przedtem w żadnych... Nie, za młody, żeby pracować. Proszę wierzyć mi, nie mam żadnej przeszłości PRL-owskiej. Nie mam przeszłości takiej, która by mnie w jakiś sposób kompromitowała. Mało tego, sam się zgłosiłem do wojska, sam zdecydowałem, że podejmę służbę w policji. Chciałem dalej pracować, ale nie dało się. Ponieważ ten oddech przełożonego potrafi zrobić wszystko. Jeżeli do mojego przełożonego przychodzą na jego ręce podziękowania za moją pracę, a on mi ją wrzuca bezczelnie, te dyplomy w przegródkę i mówi, że przyszły jakieś tam dokumenty do ciebie, ja mówię, komendancie, przecież to są na pana ręce złożone podziękowania za moją pracę, za mój udział społeczny tutaj w tym, żebyśmy mieli dobry wizerunek jako policja, to jest na tyle bezczelny, że ten dyplom potrafi być skserowany i wywieszony na stronie Komendy Powiatowej Policji w Szanowie, ale ja mam go wrzuconego do przegródki jako mało znaczący. Bo pan nie rozumie jednej rzeczy.
Bo skoro władza zabrała panu państwa własność i pana własność, to należy pokłonić się władzy. Nie, należy się pokłonić władzy, pocałować ją w rękę i poprosić, żeby zabrała jeszcze więcej. A pan usiłuje walczyć o swoją własność, zagwarantowaną konstytucyjnie zresztą. Właśnie, chciałem tutaj przytoczyć jedną rzecz. Cały czas w postępowaniach, które były, piętnowałem to, że nasza konstytucja mówi jednoznacznie o prawie własności, tak? Mhm. Ale nie mówi nic o prawie posiadania. Czyli jeżeli ktoś jest w posiadaniu nielegalnej rzeczy, mają oddać prawie temu właścicielowi. No więc z tego wynika, bo jeszcze raz powtarzam, z tych wyroków, z tego co doczytałem, z tej masy dokumentów, które oczywiście nie będziemy Państwa zanudzać, to wynika z tego, że sąd jest w pełni świadomy, iż dokonano fałszerstwa i dokonano kradzieży i legalizuje tę kradzież. Ja się z tym zgadzam. Proszę mi powiedzieć na koniec, bo to już jest, trwa 18, 20 lat prawie. 20 lat, powiem tak. W międzyczasie moja żona odeszła, rozsypało się moje życie rodzinne. Odchodząc powiedziała, że ma już dość sądów i ona tego nie zniesie. W międzyczasie jestem, można powiedzieć, w taki sposób dojeżdżany, że lewica żołądka to jest dla mnie coś normalne, czyli jeżeli tylko zadzwoni dzwonek przy bramce, oczywiście wiem, że pewnie jakieś kolejne wezwanie, jakieś kolejne awizo zostawione, jakieś kolejna sprawa windykacyjna. Mało tego, mama nie potrafi normalnie już funkcjonować na zasadzie takiej, że budzi się w nocy, ja zresztą mam to samo, o godzinie 3 zaczyna się rozmyślanie, co się dzieje. Do tego dochodzi to, że pierwszy posiłek mamy to jest obiadokolacja, ponieważ nerwica żołądka daje sobie znać, z uwagi na to, że nie przyjmuje śniadania, nie przyjmuje niczego innego. Wracając do domu, zastaję zapłakaną. Dlaczego? Ponieważ ona wie, że ja też płaczę. Że ja też jestem na swoje życie. Czyli po prostu podporządkowała pan swoje życie. Życie tym sprawą. Nie jestem w stanie. Bez nieruchomości. Nie mam gdzie mieszkać. Nie ma pan gdzie mieszkać po prostu. Dochodzi do tego, że moje życie toczy się wokół sądu, prokuratury, policji i urzędników. Nie mam prawa mieć swobodnego wyjazdu na urlop, ponieważ może przyjść jakieś wezwanie. Może przyjść geodeta, który ostatnio był i usiłował tą fikcyjną działkę wymierzyć w terenie. Kiedy został poinformowany o tym, że popełnia przestępstwo, powiedziałem mu, że złożę tą sprawę do prokuratury. Był kilkakrotnie, zapewnił mnie, że prokuratura nic z tą sprawą nie zrobi, co słyszało kilkunastu świadków. Do tego zadałem mu kilkakrotnie to pytanie. Panie geodeto, czy jest pan tego pewien, co pan mówi? Czyli chce pan mi powiedzieć, że jest jakiś układ w Chrzanowie, geodezyjno, mówię prokuratorski, że nic nie podejmie się żadnych czynności w tej sprawie. Zapewnił mnie, że nie ma racji bytu taka sprawa i na pewno nikt nie podejmie czynności. Słyszało to naprawdę kilkanaście osób, które były wówczas w tym miejscu. Proszę Państwa, musimy już kończyć, bo to już tak jest długi program. Obejrzyjcie go parę razy, obejrzyjcie dokładnie, ponieważ my słyszymy z Sejmów w telewizji w Warszawie, jak wspaniale się zmienia Polskę. Jak widać, przez 20 lat piekło prowincji, która w rezultacie wytycza kierunki działu, jak to jest w Polsce i również kierunki polityczne, nic się, proszę Państwa, nie zmieni. Nic się nie zmieniło. Co więcej, ten układ cały czas trwa i będzie trwał. Nie, jak zawsze mówiłem, nie wystarczy zmienić generałów. Generałowie nic nie mogą i nic nie wiedzą. I na przykładzie pana Sławomira widzimy, w jaki sposób w Polsce uczciwość nie popłaca. Tak, bo to jest wniosek z tego. Uczciwość nie popłaca. Nie można być uczciwym, jeśli chce się przeżyć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Piotrze. Dziękuję Państwu bardzo.